Pani Premier, Szanowni Państwo. Ten mijający rok był na Sądecczyźnie czasem wyjątkowym. Wyjątkowym przede wszystkim z tego powodu, że najpierw cicho, później coraz bardziej donośno, a później już bardzo głośno. Sądeczanie, niezależnie od tego, jaki mają status w życiu gospodarczym, publicznym, jakie mają wykształcenie, postanowili zaapelować do wszystkich o to, aby ich szczelcy wrócili do Nowego Sącza. Po 80 latach ich nieobecności zamanifestowaliśmy w stulecie odzyskania niepodległości, że tradycja podhalańczyków w Nowym Sączu nie tylko współtworzy miasto, ale region. Jest jednym z jego fundamentów. Dziś, Szanowna Pani Premier, wykorzystując Pani obecność w Nowym Sączu, chcielibyśmy przekazać na Pani ręce ten symbol. Prawie 30 tysięcy zebranych podpisów od sądeczan, którzy uznali, że to się Nowemu Sączowi po prostu należy. Ja wierzę, że wspólnie z Panią Premier damy radę. Szanowni Państwo, symbolicznie trzymam w ręku jedną teczkę, ale oczywiście tych teczek jest tutaj więcej, ale ponieważ ja nie jestem dzisiaj też sama na tej sali, są tutaj moi koledzy parlamentarzyści, jest Pani Przewodnicząca, więc myślę, że wspólnie dołożymy starań, żeby to wielkie marzenie sądeczan spełniło się.